A wiecie, że jest miejscowość Bożenkowo i odbył się tam ostatnio 14 zjazd Bożenek i Bożenki mają swój hymn, że połączyło ich Bożenkowo. Zajebiste. Na TikToku mi się pokazało. Posłuchamy, jak znajdę. Zjazd Bożenek w Bożenkowie. Wiecie co, jak wpisałam Bożena, mam same kabarety z hopem przebranym za babę. No to trzeba znajdź mi hymn Bożen i Bożen z Bożenkowa. Deska, deska. Nie pytałam o... Czemu z tą chciał wyzywać twoją mamę? Powstrzymałam się. Ja jestem toksyczna. Chłop siedzi na czacie i pisze tak. Ale jesteś deska, w tej koszulce wyglądasz, jakbyś miała posturę gimnazjalisty grającego w Lola. Boże, ale jesteś beznadziejna, jesteś paskudna, blblblbl. Stop. Ej, czekaj, ważna informacja. Weź zostaw suba na tym giga, mega, super kanale. Dzięki emotikon szeroki uśmiech. Miłego oglądania. Ej, zauważyliście, że ostatnio ludzie są strasznie toksyczni, ale tak do pożygu, tak... Nie da się nic powiedzieć, żebyś przez kogoś nie został zwyzywany. Jak napisałabym tweeta, oddycham, to założę się, że miałabym komentarz, to przestań. 100%. Nie, bo teraz wam podałam odpowiedź zabawną na mojego tweeta, więc miej wyjebane. Ale to nie dotyczy w ogóle mnie, Michał. Ja sobie z tą toksycznością umiem radzić. Albo odbijam ją i wiesz, oddaję komuś toksyczność, albo ją przyjmuję na klatę i po prostu mam na nią wyjebane, nie? Ale... Po prostu w przestrzeni publicznej. I nie wiem, z czego to wynika. Być może ze zbliżających się wyborów? Że jedni próbują skłócić drugich? Nie wiem. Nie będziemy oglądać kabaretów. One są tylko zmyłką. Bydgoszcz. Ogólnopolski zjazd Bożen. Szkoda, że na tej stronie. Bożenkowo w gminie Osielsko przyciąga nie tylko za sprawą krajobrazu, otaczających lasów i Kurwa, ale jakoś za te parę miliardów. Z tego powietrza, ale za sprawą swojej nazwy, bo właśnie w tej miejscowości Bożeny co roku świętują swoje imieniny. Są z nami Bożeny. Kolejne spotkanie Państwa w tej miejscowości, w gminie Osielsko. Czemu Panie tutaj co roku przyjeżdżacie? Co przyciąga? Oprócz nazwy. Się nazywa Bożenkowo. Co roku organizujemy tutaj zlot Bożen i Bożen. W tym roku mamy 14 zlot. Jesteśmy przeszczęśliwe, że możemy uczestniczyć tutaj w takich pięknych okolicznościach przyrody, spotkać się z Bożenami z całego świata, z całego kraju naszego. Bo oprócz tego, że Bożeny przyjechały z całego kraju, są także Bożeny z Niemiec i Bożeny z Wielkiej Brytanii, Bożeny z Francji, czyli tak naprawdę międzynarodowe spotkanie. Zaczęło się od korowodu, jak co roku, tradycyjnie. Tak, zaczęło się od korowodu, jak tradycyjnie, jak co roku. Przeszłyśmy ulicami Bożenkowa. Następnie było liczenie Bożen. Dlaczego pani ma szyld krowy? W tym roku przyjechało 59 Bożen i otrzymałyśmy od przedstawicieli miasta klucze do bram Bożenkowa. Zajebisty klucz. Bożeny przejęły Bożenkowo. S-I-E-M, a Kasia S-I-E-M, a widzowie hi-hi, super jesteście, pikobraszek. To jest zjazd Bożen i Bożen. Czyli to oznacza, że w tym czasie, w ten weekend w Bożenkowie rządzą właśnie Bożeny. A jakie one są? Jakie są Bożenki? Bożeny to przede wszystkim kolorowe, otwarte, radosne, kolorowe? Otwarte na siebie nawzajem, otwarte? Przyjazne, zachęcające, wspaniałe. No udało się dzięki właśnie współpracy z Bożenami stworzyć tutaj taką atmosferę, która jest nie do podrobienia. To, że uczestniczki, jak same mówią, są ona będzie kontynuowana i... Rządzą w Bożenkowie. Co? Co się dzieje? Bo nie ma hymnu. Bożen i Bożenny z Bożenkowa podczas ich zlotu, a chciałam usłyszeć ich hymn. Hymn Bożen i Bożen. Głodna jesteś? Jeszcze nie. Tak jak będziesz, to sobie główku i co zjeść. To jestem. Proszę. Co? Bukałeś. Nie. Nadajcie! Instrument. Nie, opowiada staro.
Wojtkiem. One grają chyba w szaladzie. Jaki ślimak! Zajebiście się Bożeny bawiły. Dzisiaj Krajzol czy wstydzioch stara? Pozdro dla słodziutkiej moderacji, hihi. Wstydzioch, Antelopa. Wstydzioch. Bo Roxana, powiedzieli mi, że muszę myć włosy co drugi dzień, a nie codziennie, tak jak zawsze myłam. I myję co drugi dzień, ale mam taką tłustą petynę, że aż mi wstyd. Ej, ale na takim spotkaniu przynajmniej wiesz, kurwa, że nie pomylisz się z imieniem. Hejka. Bożenka Rakowiecka, Bożenowska... Wszystkie Bożenki, które umarłeś w tym roku? Które są z nami tutaj po raz. Dawaj hymn! Nie ma hymnu, no znajdziecie ten hymn mi czy nie? Tu już grają w te szalady. I w te szalady grają 2 godziny. Boże, przebijają balony. 5:40 to chyba to. To ja też to patrzę. Kolejna grupa pod wyzwaniem Mazowiecka Łąka. Witamy was bardzo, bardzo serdecznie. To inny filmik. Dzisiaj śpiewamy pełną piersią zgodnym chórem z łezką wokół też. Otrzy łezkę bożkę. Nie! Ich hymn zawierał w sobie tekst. Uwaga, mówię, połączyło nas bożenkowo. Część ich hymnu, jego co zawiera w sobie, połączyło nas bożenkowo. Kiedy to wyłączyć? Jak usłyszycie hymn bożenkowa. No i jest hymn bożenkowa. Dobra, szukam na TikToku tego filmu, co widziałam. Peter, misję mamy. O, mam to. Parę dni temu w Bożenkowie odbył się 14. zjazd Bożen i Bożen. Bożenki mają swój hymn. Ciekawie musi im tam obcować ze sobą, bo mówisz do kogoś, ej, Bożena i wszystkie, tak? Hymn Bożenkowo na zawsze połączyło nas. Bożenkowo. Kurwa, chcę na starość jechać na zlot Katarzyn do Katarzynka. Proszę.